Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Jak wiecie, w niedługim czasie szykuje mi się porządny upgrade komputera, ponieważ wymieniać będę płytę główną, procesor, kartę graficzną, czyli generalnie wszystko, co odpowiada za wydajność, za osiągi komputera. Pamięci na razie zostają te same, będzie to 8 GB DDR w trójek. W przyszłości chcę to zmienić na 16, może troszeczkę szybszych, zobaczymy. Natomiast dzisiaj pokażę wam, jak mój komputer radzi sobie na chwilę obecną. Będzie to test w 3D Marku. Tak więc zobaczymy sobie te wyniki, a za jakiś czas, jak będę już po upgrade'zie, zrobię kolejny test już nowej konfiguracji i wtedy porównamy sobie już, jak to wypadło w testach, o ile nowa platforma będzie szybsza, wydajniejsza od tej, którą mam teraz. Tak więc zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, zrobiłem sobie test wydajności systemu na jeszcze starym procesorze, starej płycie i karcie graficznej. Jak widzicie, wynik to 7.1, czyli całkiem nieźle. Procesor 7.1, pamięci 7.5, grafika 7.7, czyli nieźle. Grafika w grach również nieźle. I dysk twardy 7.9. Bardzo dobry wynik, ponieważ są to dyski SSD. Czyli tutaj już chyba lepszego wyniku nie uzyskamy po prostu. To jest taka ciekawostka, natomiast faktyczne moje wyniki w 3D Marku, 3D Marku, jak to woli, zobaczcie. Fire Strike'u 3407 punktów, mamy też osobne statystyki graficzne i procesorowe. Sobie też porównamy potem z nową platformą 10350, 9593 i 85514. No i sklasyfikowano mój komputer tak na poziomie gamingowego laptopa. Jeśli pamiętacie, niedawno widzieliście też test komputera Asus Republic of Gamers GL8, tej takiej malutkiej maszyny z mobilną i7. No i zobaczcie, to sobie jest mój film, gdzie wyraźnie widać, że ta maszyna została bardzo podobnie sklasyfikowana. 3400 około, więc o dziwo komputer za 3600 zł, ten właśnie mały od Asusa, wypadł bardzo podobnie do mojego komputera, jeśli chodzi o typowo wyniki w 3D Marku. No tak więc ciekawa rzecz moim zdaniem. Tutaj mamy podzespoły, które w tej chwili są warte może 1200, no 1500 zł. Oczywiście nowe kosztowały dużo więcej, natomiast w komputerze za 3600 spodziewalibyśmy się większej wydajności. Ale tam mamy podzespoły mobilne, więc widzicie sami, ile robi sama moc zasilacza, moc podzespołów takich pełnoprawnych, a nie wersji mobilnych. Więc widzicie, moja karta jeszcze w tej chwili AMD Radeon HD 7790 od Asusa, 1 GB RAM-u w wersji OC, procesorek Intel Core i3-2100, stara generacja Sandy Bridge, 3100 MHz, niepodkręcany, ponieważ się po prostu nie da. No i procesor o dwóch rdzeniach. Pobór oczywiście niższy niż w przypadku generacji Haswella typu i5, i7, bo tam jest 88 W, jak dobrze pamiętam. Natomiast nie jest to jakaś kolosalna różnica. No i dobra, pamięci mam w tej chwili 8 GB, DDR-y trójki 667 MHz i dysk Plextora 128 GB oraz drugi SanDiska seria Ultra 2 120. Myślę sobie też nad wymianą pamięci na dwie kości po prostu po 8 GB. Zobaczymy, w przyszłości powinno to się też udać. Natomiast póki co skupimy się na wymianie nowych podzespołów, przede wszystkim płyt na i procesor, potem jeszcze dojdzie grafika i zrobimy sobie ponownie test 3D Marku. A na dzisiaj dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam was, cześć!